Witam Państwa w odcinku 17. W odcinku 16 mówiliśmy o doktorze Andrew Molden, który pokazał właśnie, że w wielu przypadkach, on twierdził, że w każdym przypadku dochodzi do mikroudarów mózgu po szczepionkach. Mówiliśmy o tym, żeby zwrócić uwagę, właśnie, żeby fotografować, filmować buzie dziecka, żeby zwracać uwagę. Na tego typu ma maleńkie czasami objawy w postaci y, lekkiego paraliżu mięśni, y, braku właściwego napięcia mięśniowego czy to powieki, bo czasami powieka dziecko opada, y, nierówno dziecko mruga. Y, y, widać na buzi dziecka, że po prawej stronie, czy po lewej stronie y, napięcie mięśniowe jest, jest inne, czasami te różnice są bardzo delikatne. Kącik ust opada, i tak dalej, i tak dalej. Na tym, żeśmy zakończyli, zwróciliśmy uwagę na to, żeby się temu bardzo przyjrzeć, bo to wskazuje jednak na bardzo poważne zaburzenie neurologiczne. To nie jest coś takiego, co można byłoby zignorować, dlatego że w każdym z takich przypadków oznacza to poważne problemy, które nastąpiły w mózgu dziecka. Dzisiaj jednak przejdziemy do troszeczkę innego tematu. Dzisiaj zajmiemy się zjawiskiem, które zauważają pediatrzy, ale nie tylko pediatrzy zjawiskiem rozprzestrzeniającym się z ogromną prędkością, szczególnie wśród dzieci i młodzieży to jest zjawiskiem dotyczącym chorób różnego rodzaju chorób związanych z układem pokarmowym. Bardzo często słyszymy diagnozę, że dziecko ma tak zwane nieswoiste zapalenie jelit. Wiele osób twierdzi, że powinno się to nazywać swoiste, jeśli jest to stwierdzona konkretna choroba, dlatego że w tym zakresie chorób mamy do czynienia z czymś, co nazywa się choroba leśnowskiego krona. A więc to są stany zapalne jelita cienkiego, głównie. Połączone z biegunkami, z bardzo poważnym bólem, dzieci narzekają okropnie na, na straszny ból. No, problem polega właśnie na tym, że w tej chwili jest, jak to mówimy, wysyp tego rodzaju schorzeń. Bardzo, bardzo dużo dzieci choruje na choroby leśniowskiego krona. Jak również bardzo dużo dzieci i, i młodzieży. Choruje na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. To są schorzenia naprawdę bardzo utrudniające życie. Oprócz oczywiście normalnych efektów, takich, że towarzyszy tym schorzeniom ból, jelit, szczególnie w przypadku choroby leśniowskiego krona. To są wizyty do toalety 20, a nawet 30 razy dziennie. Niestety, medycyna akademicka nie ma tutaj żadnego rozwiązania. To jest nieprawda, że nie można wyleczyć z tych schorzeń, ale to jest temat zupełnie inny na inną okazję, bo wiem na pewno, że te choroby można leczyć, można je wyleczyć również, ale tutaj skoncentrujmy się na zupełnie czymś innym. Otóż dlaczego dlaczego mamy do czynienia z tego typu epidemią chorób przewlekłych, właśnie dotyczących jelit. Co to jest? Czym to jest spowodowane? A co z tymi dziećmi, u których stwierdza się schorzenie, bardzo poważne schorzenie, szczególnie właśnie u dzieci autystycznych, chociaż nie tylko, stwierdza się tego typu schorzenia, ale lekarze, kiedy usiłują zdiagnozować i postawić diagnozę, stwierdzają, że rzeczywiście dziecko jest bardzo ciężko chore, ale w żadnym przypadku nie pasuje to do diagnozy na przykład choroby leśniowskiego krona. A dziecko jest nadal bardzo, bardzo ciężko chore. Czym to jest spowodowane? Co to jest? Otóż wielokrotnie przy okazji różnego rodzaju rozmów na temat szczepionek słyszycie państwo nazwisko dr. Andrew Wakefield. Oczywiście najczęściej słyszycie to w bardzo pejoratywnym znaczeniu że to oszust, że kanciarz, Hochstapler itd. itd. Dzisiaj postanowiłem poruszyć ten temat, ale tylko w bardzo skrótowy sposób. I zobaczycie Państwo, dlaczego. Natomiast, dlaczego w tym odcinku zdecydowałem się na umieszczenie tematu pod tytułem Dr. Andrew Wakefield? Zaraz do tego dojdziemy, natomiast dla tych z Państwa, którzy nigdy o nim nie słyszeli, nie wiedzą, kto to jest, bardzo krótko popatrzmy. Dr. Wakefield. Tak jak wielokrotnie osoby, redaktorzy, profesorowie medycyny starają się go na wszelkie sposoby poniżyć, zdegradować niemalże, mówią o nim jakiś lekarz z Anglii albo nieznany lekarz z Anglii. Drodzy Państwo, dr Wakefield nie był zwykłym lekarzem rodzinnym, który zamarzył sobie napisać pracę naukową był jednym z najzdolniejszych naukowców medycznych w Wielkiej Brytanii. Mówimy tutaj o latach 1995, bo wtedy się to mniej więcej zaczęło. Doktor Wakefield był dosłownie o krok od uzyskania profesury. Profesura w medycynie w Wielkiej Brytanii, proszę mi wierzyć, to nie jest taka prosta sprawa. Ale już wtedy był autorem około 140 prac naukowych. Drodzy Państwo, dr Wakefield w tamtym czasie, kiedy już był autorem tylu prac naukowych, nie miał jeszcze skończonych 40 lat. Publikował te prace w najbardziej prestiżowych medycznych periodykach. Dla wielu naukowców opublikowanie jednej pracy w tego typu periodykach medycznych stanowi życiowe osiągnięcie. Ilu polskich naukowców medycznych ma swoje publikacje w tego typu periodykach? Opublikowanie czegoś takiego zapewnia też ogromny nieraz prestiż w środowisku medycznym. On zrobił 140 prac, był autorem lub współautorem napisał raczej. Opublikowanie tylu prac naukowych przez doktora Wakefielda. W każdym bez wyjątku przypadku musiało być poprzedzone przez tak zwane peer review, czyli bardzo, ale to bardzo dogłębnym, trwającym czasami miesiącami, sprawdzaniem tych prac przez niezależnych innych jeszcze naukowców medycznych, specjalistów w danej dziedzinie. To trwało czasami bardzo, bardzo długo. Dopiero wtedy, kiedy ci właśnie recenzenci po wielu miesiącach sprawdzania danej pracy, kiedy wydali pozytywną opinię, dopiero wtedy i tylko wtedy praca taka mogła się znaleźć w periodyku takim jak na przykład *The Lancet*. *The Lancet* jest to periodyk medyczny cieszący się do pewnej go czasu, bo w tej chwili uważam, że już tą wiarygodność stracił, właśnie cieszący się największą wiarygodnością ze wszystkich tego typu periodyków medycznych. Jak widać, do napisania tego typu ponad 140 prac naukowych wymagana jest nie tylko przeogromna wiedza, doświadczenie, ale również Niepotwarzalna rzetelność i wiarygodność autora. Takim autorem był właśnie dr. Andrew Wakefield. Drodzy Państwo, całe zamieszanie wokół tak zwanej sprawy Wakefielda pochodzi właśnie z publikacji w tym periodyku The Lancet. Niestety, Wypowiadający się w tej sprawie dziennikarze czy nawet profesorowie medycyny sprawiają wrażenie, że publikacji tej w ogóle nie czytali. Publikacja ta ma ogromne w tej chwili znaczenie, natomiast to, co serwują nam media, szczególnie media głównego nurtu, gdzie występują różnego rodzaju w cudzysłowie ogromnym znawcy tematu z profesorami medycyny włącznie. Przekazują nam kłamstwa, oszustwa, kłamią społeczeństwo, tak? Nawet z profesorami medycyny włącznie. Dlaczego? Dlatego, że w takich przypadkach najczęściej, czy słyszymy, czy czytamy o tym, że to taki jakiś tam Wakefield który się okazało był oszustem, któremu odebrano prawo wykonywania zawodu, opublikował pracę, w której kłamał, oszukiwał, zmieniał dane, manipulował danymi itd., itd. Cały czas to słyszymy w Polsce. To są oczywiste kłamstwa. Na czym tak naprawdę to wszystko polegało? Znowu w ogromnym skrócie – Dr. Andrew Wakefield był jednym z autorów, cytowany jest na pierwszym miejscu, pracy naukowej. Tutaj macie Państwo tytuł tej pracy, która właśnie była usunięta z tego periodyku The Lancet po 12 latach. Była usunięta, no i właśnie nazwano doktora Wakefielda oszustem. Fałszerzem, i tak dalej, i tak dalej. Proszę popatrzeć, ta praca naukowa miała 13 autorów. Dr. Wakefield nie był jedynym autorem tej pracy. Jego profesor John Walker Smith jest tutaj na ostatnim miejscu, ale profesor Walker Smith odgrywał tutaj kluczową rolę jako pewnego rodzaju mentor. I osoba nadzorująca całość tego zagadnienia. Proszę również zauważyć, że praca ta nie jest z powrotem umieszczona w lancecie, pomimo tego, że została oczyszczona całkowicie ze wszystkich zarzutów. Do tego za chwilkę sobie przejdziemy i za chwilkę będzie całkowicie jasne, dlaczego o tym mówię. O co tutaj chodziło? Otóż rodzice dzieci zgłaszali się do doktora Wakefielda. On przekierowywał ich do profesora Johna Walker Smith. Dzieci te, czy raczej rodzice, stwierdzali, że po podaniu szczepionki nastąpił. Nastąpiło zatrzymanie się w rozwoju tych dzieci, że były problemy rozwojowe tych dzieci. Oczywiście to wszystko było związane również z potężnym bólem brzucha, jelit, ale najważniejsza rzecz była właśnie taka, że te dzieci do momentu podania szczepionki zachowywały się normalnie. Proszę popatrzeć. Tu jest fragment, końcowy fragment oryginału pracy naukowej, o której mówimy. I proszę zauważyć to, co jest napisane tutaj właśnie w tej czerwonej ramce. Autorzy stwierdzają, że wystąpienie tych symptomów dotyczących zachowania się dzieci było związane zgodnie z opinią rodziców, że szczepionką przeciwko odrze, i różyczce, które te dzieci dostały, i to wystąpiło u 8 z 12 dzieci, których te, które ci naukowcy badali. W jednym przypadku była infekcja, infekcja odryb, w drugim była infekcja ucha. Podkreślam tutaj ten fakt, że właśnie otwartym tekstem naukowcy wskazali, że w związku pomiędzy szczepionkami szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce i zmianą w zachowaniu tych dzieci i cofnięciem się ich w rozwoju dokonali rodzice. Rodzice zauważyli ten związek. Proszę popatrzeć również tutaj na dalszą część tego. Autorzy pracy mówią, że zidentyfikowali związek pomiędzy chorobą, oni wtedy nawet nie mogli jeszcze określić, co to jest za choroba, pomiędzy chorobą jelit, tak to sobie powiedzmy, i regresją, czyli cofnięciem się w rozwoju dzieci u grupy poprzednio normalnych dzieci. Czyli dzieci, które były normalne w swoim rozwoju, cofnęły się, ale ci naukowcy wyraźnie piszą, że. Zobaczyli związek pomiędzy cofnięciem się w rozwoju dziecka i chorobą jelit, co było związane z jakimś wyzwalaczem pochodzącym ze środowiska. I tutaj autorzy tej pracy nigdzie nie wspomnieli, nigdzie nie powiedzieli, że istnieje związek, Pomiędzy wystąpieniem tej choroby, a tym bardziej związek pomiędzy wystąpieniem autyzmu. Takiego określenia autorzy tej pracy nigdy, nigdzie nie użyli. Natomiast wielu, tak jak mówię, nawet profesorów medycyny, publicznie mówi o tym, że to właśnie dr Andrew Wakefield powiedział, że szczepionki powodują autyzm. Przejdźmy sobie do następnych części. A teraz, drodzy państwo, przyjrzyjmy się przynajmniej fragmentom tej pracy naukowej, która wstrząsnęła światem, według której niby bo tak za chwilkę zobaczycie państwo, że to jest nieprawda według której dr Wakefield powiedział światu, że znalazł związek pomiędzy szczepionką przeciwko śwince odrze i różycce i autyzmem. Proszę popatrzeć. Naukowcy ci Piszą tak w swojej pracy. Zidentyfikowaliśmy stany zapalne jelit u dzieci, które mogą mieć jakiś związek z ich dysfunkcją neuropsychiatryczną, czyli z tymi wszystkimi problemami rozwojowymi, cofnięciem się w rozwoju, z problemami ogromnymi, problemami zachowawczymi. Te dzieci zachowywały się okropnie, były nie do opanowania. Niektóre z nich usiłowały popełnić samobójstwo. Dalej piszą tak: W większości przypadków wystąpienie tych symptomów nastąpiło po podaniu tym dzieciom szczepionki przeciw odrze śwince i różyczce. Dalsze prace badawcze są potrzebne, żeby określić ten syndrom i jego możliwą korelację czy powiązanie ze szczepionką. A więc tutaj widzicie Państwo, że autorzy tej pracy sami mówią, że dalsze badania są potrzebne, bo oni tutaj nie, nie zidentyfikowali żadnego związku jako takiego. Popatrzmy na inny fragment tej pracy. Tutaj napisali tak: U ośmiorga dzieci wystąpienie tych problemów zachowawczych czy rozwojowych. Było połączone, ale przez rodziców lub też lekarzy tych dzieci ze szczepieniem przeciwko odrze, śwince i różyczce. Podkreślam jeszcze raz: zwróćcie Państwo uwagę na to, że jakikolwiek związek, jeśli o jakimkolwiek związku można tam było mówić, to był związek, na który wskazywali rodzice tych dzieci lub ich lekarze, lekarze tych dzieci. Pięcioro dzieci miały bardzo wczesne, bardzo poważne reakcje dotyczące szczepienia. To była gorączka, delirium, konwulsje. W trzech przypadkach, u tych ośmiu dzieci, te skutki uboczne nastąpiły i te pierwsze problemy zachowawcze były zauważane w ciągu pierwszych 6-3 dni Popatrzmy dalej. Jedno dziecko dostało szczepionkę monowalentną, ale nie stwierdzono żadnego związku pomiędzy tą szczepionką i wystąpieniem tych systemów, tych symptomów, przepraszam. Dziecko to dostało szczepionkę przeciwko odrze, i różyczce w wieku 4,5 lat. Ale po podaniu tej szczepionki mama tego dziecka natychmiast zauważyła bardzo poważne skutki tej szczepionki w pogarszającym się stanie zachowania się tego dziecka i to mama tego dziecka Stwierdziła, że dziecko to zaczęło się w ten sposób zachowywać, właśnie po, po podaniu temu dziecku szczepionki. Teraz proszę popatrzeć na dalszą część tej pracy. I tutaj w czerwonej ramce widzicie Państwo, że autorzy tej pracy powołują się w niej jako część bibliografii na pracę innych naukowców. Którzy właśnie stwierdzają związek pomiędzy szczepionkami i występowaniem autyzmu. A więc to jest bibliografia, którą oni tutaj cytują. No i pokazują również, że wirus odry, jak również wirus pochodzący ze szczepionki. Oba te rodzaje wirusów, bo one się różnią między sobą i naukowcy potrafią odróżnić w tej chwili wirus ten, który jest ze środowiska i wirus, który został dziecku podany w postaci szczepionki. No i tutaj wyraźnie napisali, cytują właśnie bibliografię, że właśnie wirus ten ze środowiska i wirus ze szczepionek oba te wirusy wskazano jako czynnik ryzyka w wystąpieniu choroby leśnioskiego krona. jak również tutaj chodziło o to, że w wielu przypadkach ten wirus odry, szczególnie właśnie wirus odry, był również związany ze stanami zapalnymi wątroby. Co jeszcze ci naukowcy tutaj zauważyli, to to właśnie, że występują takie stany zapalne, które nie są bardzo dokładnie pokrywające się z typową diagnozą choroby leśnickiego krona. To, co oni zauważyli, w pewien sposób można powiedzieć, nie pasowało do typowej diagnozy choroby leśnickiego krona. Mało tego, wykazali w tej pracy również to, że u takich dzieci to nie jest duży procent ale to są takie dzieci, których organizm nie jest w stanie pozbyć się tego wirusa z jelit, i wtedy organizm takiego dziecka, nie mogąc pozbyć się tego wirusa, jest w stanie zapalnym dziecko bardzo, ale to bardzo poważnie choruje. Nie ma do dzisiaj możliwości ani rozwiązania tego problemu. Tak jak powiedziałem, to nie jest u wielu dzieci, ale u niektórych będzie tak, że organizm nie będzie potrafił się pozbyć tego wirusa, i co wtedy z takim dzieckiem zrobić? Nikt na to nie ma rozwiązania. U którego dziecka takie coś wystąpi? Następna rosyjska ruletka. Żaden z rodziców, nie może powiedzieć, ani też lekarz, pediatra, nikt, czy u danego dziecka zakończy się to taką straszną chorobą, na którą nie ma lekarstwa, bo rozwiązania tego problemu nie ma. Doktor Wakefield chciał takie rozwiązanie znaleźć, ale to jest zupełnie inny być może temat, no i oskarżony był o to, że Zrobił patent na szczepionkę, co jest następnym kłamstwem propagowanym przez polskie media i ludzi związanych z medycyną, czasami niestety z tytułami profesorskimi. Ale przechodzimy do następnej rzeczy, wydaje mi się najważniejszej. Tutaj proszę popatrzeć na tą czerwoną ramkę po lewej stronie na dole. Drodzy Państwo, autorzy tej pracy wyraźnie napisali tak. Nie udowodniliśmy żadnego związku pomiędzy odrą, świnką i różyczką podanej w postaci szczepionki i syndromami, które opisaliśmy. Dalsze badania wirusologiczne są przeprowadzane, które być może pomogą nam znaleźć rozwiązanie tego problemu. Drodzy państwo, to jest chyba najważniejsze zdanie tej pracy naukowej. Wyraźnie napisali, że nie udowodnili żadnego związku pomiędzy nawet syndromami tymi, które odkryli u tych dzieci, a szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce. Skąd w takim razie słyszymy nieustannie cały czas że dr Andrew Wakefield pokazał związek w tej właśnie pracy, związek wskazujący na to, że szczepionki przeciwko odrzeźwińce i różyczce powodują autyzm. Czegoś takiego nigdzie nie było. Dlaczego jednak jest to propagowane cały czas w Polsce? Proszę wybaczyć, ale tego ja już nie wiem. W takim razie, o co tutaj tak naprawdę chodziło? Po pierwsze, publikacja w lancecie, jak widzicie Państwo, nie dotyczyła badania wpływu jakiejkolwiek substancji czy leku na organizm człowieka. Druga sprawa. Publikacja w tym Lance w lancecie, krótko mówiąc, była tylko pracą obserwacyjną. Innymi słowy, Autorzy pracy opisali zaobserwowane przez nich powtarzające się problemy zdrowotne, głównie jelitowe, jakie zaobserwowali u 12 dzieci po ich zaszczepieniu. Przeprowadzili odpowiednie badania kliniczne, żeby stwierdzić, co było przyczyną tych nieszczęść. Ale jak widać było z poprzedniego slajdu, do końca też, nie wiedzą, co było przyczyną. Stwierdzili tylko, że wystąpiło to po szczepieniach, ale to jest jeszcze daleka droga od udowodnienia związku. I co w związku z tym? No właśnie, to było wszystko, co oni zrobili. A więc nie stwierdzono w tej pracy związku pomiędzy szczepieniami, szczepieniami i autyzmem, a jednak tego typu. Kłamstwo, tego typu oszustwo jest propagowane przez polskie media do dziś dnia. Przykro powiedzieć, ale to właśnie kłamstwo nadal szerzą, propagują osoby związane z polską medycyną. No i w związku z tym, mamy tutaj do czynienia z następnym bardzo poważnym problemem. Po pierwsze, Rzeczywiście, w badaniach naukowych, które dotyczą konkretnej substancji podawanej człowiekowi, np. jakiś badany lek, celowe jest, aby powtarzalność efektu działania takiej substancji na organizm była potwierdzona przez co najmniej dwa inne ośrodki naukowe. W tym przypadku jednak takiej substancji w ogóle nie badano. Więc nie ma mowy, o uzyskaniu jakiejkolwiek powtarzalności badań, dlatego że bardzo często możemy się spotkać z takim stwierdzeniem czy zarzutem, że żaden ośrodek badawczy nie był w stanie tych badań powtórzyć. W związku z tym należy je uznać za nieprawdziwe. To jest oczywista bzdura właśnie z wyżej wymienionego powodu. Nie badano wpływu jakiegokolwiek związku na organizm człowieka. Przy czym w następnych odcinkach pokażę Państwu, że w niektórych przypadkach obchodzi się ten wymóg, który jest postawiony prawdziwym, rzetelnym badaniom klinicznym, aby. Kilka innych jeszcze ośrodków potwierdziło taki sam wpływ danej substancji na organizm człowieka. Ale do tego sobie dojdziemy. Po drugie, jeżeli już, to można byłoby mówić o powtarzalności występowania takich samych symptomów, które zauważyłyby jeszcze inne ośrodki badawcze u takich dzieci. Zauważono, że u niektórych dzieci wirusy tak zwane dzikie, czyli ze środowiska lub wirusy ze szczepionek doprowadzały do zaburzenia pracy jelit. I o tym w tym odcinku sobie mówimy. To z kolei prowadziło do różnego rodzaju schorzeń neuropsychiatrycznych zaburzenie pracy jelit. Dzisiaj wiemy już o tym, że zaburzenie pracy jelit może doprowadzić do zaburzeń neuropsychiatrycznych. U dzieci. Więc, jeżeli widać teraz, że zaburzenie pracy jelit jest możliwe poprzez zastosowanie szczepionki, to czy nie należy się nad tym zastanowić? Przecież to jest ogromne ryzyko, dlatego że my nie wiemy, u którego dziecka tego typu syndrom wystąpi. No, i rzeczywiście tego typu objawy zostały opisane do tej pory przez wiele różnych ośrodków badawczych. Z tego co pamiętam, to chyba już jest ponad 20 ośrodków badawczych, które y, przeprowadziły podobne badania, podkreślam, obserwacyjne, potwierdzające to, co pierwszy na świecie pokazał, właśnie dr. Andrew Wakefield. Dlatego bardzo często w tej chwili w Stanach Zjednoczonych mówi się o tym, że zasłużył na nagrodę nobla. Szanowni Państwo, najczęściej słyszymy w mediach głównego nurtu, jak też, no i nad tym faktem niezwykle ubolewam z ust pracowników dydaktycznych, uniwersytetów medycznych, że dr Andrew Wakefield był oszustem. Że odebrano mu prawo wykonywania zawodu z tego powodu, że w tej pracy, którą w tej chwili sobie tutaj omawiamy, oszukał, że fałszywe dane wstawiał, i tak dalej, i tak dalej. Tych zarzutów jest cała masa, które słyszymy cały czas w mediach w Polsce. Jaka jest jednak prawda? Proszę Państwa, tutaj po lewej stronie macie Państwo wyrok, jest to wyrok Brytyjskiego Sądu Najwyższego. Czego on dotyczy? Otóż tak. Profesor John Walker Smith, który był oskarżony razem z doktorem Wakefieldem o dokonanie oszustw w tej właśnie pracy naukowej tam chodziło jeszcze o parę innych spraw, ale głównie mówimy tutaj o tej pracy naukowej. Utracił prawo wykonywania zawodu. Ojciec gastroenterologii dziecięcej, nauczyciel nauczycieli, człowiek, który stworzył gastroenterologię dziecięcą, jemu odebrano prawo wykonywania zawodu na podstawie absolutnie fałszywych zarzutów. Profesor Walker Smith odwołał się od decyzji wydanej przez Brytyjską Izbę Lekarską. Trafiło to do sądu. I tutaj macie Państwo właśnie efekt działania sądu. Otóż w tym procesie sądowym profesor John Walker Smith odzyskał prawa wykonywania zawodu. No i oczywiście będziecie słyszeli zarzuty, a przecież Wakefield ich nie odzyskał. Nie odzyskał, dlatego że nie był stroną w tym procesie sądowym. Żeby w ogóle podejść do tego procesu sądowego trzeba było wydać około pół miliona funtów. Profesor John Walker Smith był tuż przed emeryturą, czy nie wiem, czy czasami już nie był na emeryturze. Profesor medycyny tego kalibru w Wielkiej Brytanii jest to człowiek niezwykle majętny. Natomiast dr Andrew Wakefield był młodym naukowcem. on nie miał jeszcze 40 lat. On nie miał zebranego takiego kapitału, zwłaszcza że zwolniono go z pracy, wyrzucono, odebrano mu stanowisko, laboratorium, on stracił wszystko. Nie było go stać na to, żeby założyć taki przewód sądowy. Ale co jest najważniejsze w tym wszystkim, to jest to, że w czasie procesu sądowego dotyczącego osoby profesora Johna Walker Smith. Sędzia Justice Meeting, Sir Justice Meeting, również wziął pod lupę samą pracę naukową, dlatego że, tak jak powiedziałem wcześniej, profesor Walker Smith był również oskarżony o fałszerstwa takie same, jakie oskarżano doktora Wakefielda. I teraz sędzia Sądu Najwyższego, Brytyjskiego Sądu Najwyższego, przeanalizował z cierpliwością benedyktyńską. Pracę naukową, o której cały czas tutaj mówimy, i oczyścił ją w całości z zarzutów. W całości podkreślam, praca naukowa, którą tutaj omawiamy, praca naukowa, która jest obiektem tak wielu oszczerstw, rzucanych przede wszystkim w stosunku do doktora Wakefielda, przez. Sędziego Sądu Najwyższego, brytyjskiego Sądu Najwyższego została w całości oczyszczona z zarzutów. Dlaczego więc polskie media i przedstawiciele medycyny nadal okłamują Polaków? Przeraża mnie to, że media mediami, jak wiemy, są pod presją wielu firm farmaceutycznych i piszą wiele rzeczy na zlecenie, natomiast przeraża mnie to, że polscy. Dydaktycy naukowi, profesorowie, wykładowcy na uniwersytetach medycznych nadal rozprzestrzeniają kłamstwo dotyczące całej tej sprawy, doktora Andrew Wakefielda w szczególności. Na jakiej podstawie, mając tego typu dowody, ci właśnie naukowcy polscy, wykładowcy. Przekazują kłamstwa studentom medycyny, bo to są kłamstwa. Dlaczego tak się dzieje? Czy nadal powinno się tak dziać? Dlaczego media uparcie milczą o tym, co ja w tej chwili Państwu powiedziałem? Drodzy Państwo, to w takim razie, jaka jest prawda, jeśli chodzi o to, co i czego dokonał, lub nie dokonał pan dr Andrew Wakefield. Jak ta prawda wygląda? Dlaczego media oszukują Polaków cały czas? Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zgłębieniem tego tematu, bardzo proszę odwiedzić moją stronę internetową. Macie tutaj Państwo adres. I kliknąć sobie na zakładkę Wiedza Wakefield, i tam macie Państwo pełen zestaw dokumentów, dowodów tego, właśnie jak okłamuje się Polaków, jak okłamuje się polskich lekarzy, w szczególności pediatrów, jak okłamuje się również studentów medycyny polskich. Tutaj wszystko Państwo będziecie mieli. No ale na koniec pomówmy sobie w takim razie, no, co z tego wynika, co wynika dla nas, co wynika to z tego dla chorych dzieci. Otóż, drodzy Państwo, epidemia schorzeń układu pokarmowego u dzieci jest wszędobylska w tej chwili, jak to epidemia. Dzieje się coś naprawdę bardzo, ale to bardzo złego. Wystarczy porozmawiać, z pediatrami, wystarczy porozmawiać ze specjalistami, którzy zajmują się dziećmi, a szczególnie ich schorzeniach dotyczących układu pokarmowego. To, co w tej chwili się dzieje w Polsce, to jest właśnie epidemia, którą należy zatrzymać. Ciągle nie jest wyjaśnione, dlaczego. Tak wiele dzieci autystycznych cierpi z powodu efektów uwięzionego w ich jelitach wirusa, bo to właśnie wykazał dr Wakefield: Właśnie to. Dlaczego tak się dzieje, że nikt od 1998 roku nie podjął się rozwiązania tej zagadki? Wiele ośrodków, ponad 20 ośrodków potwierdza istnienie tego schorzenia, potwierdza istnienie tego syndromu czy zjawiska, że organizm dziecka nie może z jakiegokolwiek powodu pozbyć się tego wirusa. W szczególności tutaj chodzi o wirusa Odry. Czy on był ze szczepionek, czy on był z zewnątrz, ze środowiska, to nie ma znaczenia. Który ośrodek naukowy odważy się stwierdzić, że ten wirus, na przykład, pochodzi ze szczepionek u tych dzieci straszliwie cierpiących? A co by było, jeśli przy y, tego typu badaniach odkryto by inne, dalsze konsekwencje zaburzeń w organizmach dzieci spowodowanych wirusami ze szczepionek? Przecież my w tej chwili widzimy, lekarze widzą, co się dzieje z polskimi dziećmi? Ile tysięcy dzieci cierpi z powodu choroby leśniowskiego krona, czy wrzucającego zapalenia jelita grubego, a w szczególności, tak jak zacząłem tą część, cierpi z powodu idiopatycznego stanu zapalnego jelit. Czyli nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak. No, od 20 lat już wiadomo, Dlaczego nie robi się tych badań, dlaczego nie robi się badań, żeby tym dzieciom pomóc? Brak odwagi, a dzieci nadal nam cierpią. No i drodzy Państwo, co na to polscy naukowcy polskie ośrodki badawcze zarządy polskich uniwersytetów medycznych Ministerstwo Zdrowia przecież te dzieci polskie, nasze polskie dzieci z tego powodu straszliwie nam chorują. Co na to naukowcy, którzy powinni się tym, tym za, tematem zająć? Dlaczego Ministerstwo Zdrowia nie ingeruje i nie zrobi coś w tym względzie? Jeżeli winę za to ponoszą szczepionki, no to trzeba sobie to otwarcie tak powiedzieć. Dlaczego żadne ośrodki naukowe polskie za ten temat nie chcą się zabrać? No, chyba to zdjęcie wyjaśnia wszystko Państwu. No i jak powiedział Gandhi, naszym wrogiem jest strach. Myślimy, że to jest nienawiść, ale to jest strach. Do przemyślenia, i na tym zakończę ten odcinek.